wszystkich towarzyszących osób i tych, którzy właśnie również w tym wszystkim działaniu uczestniczą. Chcę pogratulować zdobytych wyników, podziękować i życzyć przede wszystkim, żeby ten duch sportowy Was nie słabł, wprost przeciwnie, żeby w tych trudnych warunkach jeszcze bardziej, tak, w boju kształtował się charakter, duch sportowy i rozwijał Was na miarę przyszłych mistrzów Polski, Europy, mistrzów świata, olimpijskich. Tego wszystkiego, zwłaszcza młodym tutaj zawodnikom życzę. Śledzę te sukcesy z zawsze wielką radością, jak tylko gdzieś tam się pojawi na Facebooku kolejny meldunek o zdobytych medalach i tak dalej, z wielką radością zawsze i z dumą odbieram i daję tego na bieżąco wyraz, bo to na pewno cieszy nas wszystkich. W tym roku pragniemy wyróżnić projekt Pociąg do stacji Forma, reprezentowany przez panią Elżbietę Zaremską. Przyznam się, że dzisiaj otrzymałam specjalne wyróżnienie po raz drugi. Już kiedyś odebrałam go dla siebie, teraz go odbieram dla mieszkańców, bo moje jestestwo zależy właśnie od tych, którzy uczestniczą w tych projektach. Gdyby nie mieszkańcy miasta, te projekty byłyby niemożliwe, one by nie istniały. Sportową indywidualnością roku 2020 została pani Izabela Sowa. Gratulujemy.